Czcigodny Ojcze Danielu, już teraz z tego miejsca pragniemy bardzo gorąco z głębi serca podziękować, ponieważ niektórzy będą nasi bracia już teraz odjeżdżać, niektórzy po gorące. Kochany Ojcze, w imieniu wszystkich uczestników rekolekcji, zarówno tych obecnych w pustelni, jak również łączących się z nami przez media, dziękujemy Ci, że nas wszystkich zaprosiłeś na te piękne rekolekcje do Ziemi Maryi. Dziękujemy, że jesteś Janem Chrzcicielem, głosem prawdy, wołającym na tej coraz większej pustyni świata. Każdego dnia karmiłeś nas Słowem Bożym, uczyłeś i rozpalałeś w naszych sercach miłość do Trójcy Świętej i Maryi. Umocnieni wiarą i siłą Bożą, pragniemy iść do swoich domów, miejsc pracy, do naszej codzienności i odważnie świadczyć w tych trudnych czasach, że jesteśmy dziećmi Boga. Życzymy Ci, kochany Ojcze, aby Twe serce nieustannie tańczyło dla Jezusa i Maryi. Całym sercem ufamy, że jesteś z Maryją. Pozwolą nam, całym sercem ufamy, że jesteś z Jezusem i z Maryją, że pozwolą nam spotkać się na kolejnych rekolekcjach prowadzonych przez Ciebie w pustelni, w ziemi Maryi. Czcigodny Ojcze, niech Pan Bóg błogosławi i strzeże, niech nasza ukochana mama Maryja ukryje Ojca i całą wspólnotę miłości i miłosierdzia Jezusa w swoim niepokalanym sercu okryje swoim matczynnym płaszczem i prowadzi do swego Syna Jezusa. Ale jest jedno ale. Alleluja. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. On miłością napełnia serce Twe. Zawsze z Tobą jest. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. On miłością napełnia serce Twe. Zawsze z Tobą jest. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. On miłością napełnia serce Twe. Zawsze z Tobą jest. Zawsze z Tobą. Ja som dostal včera také pekné zapýtanie, či môžeš tu ku ojcovi odať tento malý darek. I napravde to je malý, co pre nás vyrobiče za tie ľata. Ďakujeme od tej pory, ak ste tu prijali, za tie všetké modlitby, spoviedže. I tie dlhé kazania, tylko jedno bolo krutké. Vieříme, že tu Mikolaj, bratře, pomodli i Bůh pozvolí na další rekolekcie. Pomodlíš si, Mikolaj? Tak. To budou rekolekcie. I my zo Slováci bardzo očujeme ten vše tutaj i na Slováci. I děkujeme, že jste ne taky Davidko, ale David, ktorý idete v tých trudných časoch. I myslím, že celá Slováci zadroští toho ksiądza.
Ja som raz vrúčil do nás do kostola. I jak bolo podanie ręki, to daje ręku kobiecie. Uśmiala sa, odepla, ręku už nie, nedá. 50 lat mala, nie 25, hej? No. A tu tiež ďakuje všetkým, čo ho priježdžače tutaj. Je tu dužo milosti. I ďakujeme. Bardzo, ale náš brat zo Slovenska hovoril, že celé Slovensko má veľmi rado otca Daniela a že ho všetci počúvame. A ja vám chcem oznámiť veľmi dôležitú informáciu. Informácia, bardzo vážna informácia. 12. septembra. V godine Božego milosrdia 15. punktuále 15.00. Nie plus. Vás Slovensko čeká vás zdes na Babiej hore. Na Babiej hore. Spolu vás čaká aj Jan Pavol II. Švienty Jan Pavol II. I kráľovná Turzovky. Tak. To miesce sa nazýva Modrá lov. Ako modrá láska. Ako modrá milosť. Nebeská milosť. Tak? Tak. 2021. Bardzo dziękuję również Józefowi, Andrzejce za te słowa, piękne słowa po słowacku, bo to jest po języku polskim najpiękniejszy język na świecie, słowacki. Także dziękuję, bo też dla mnie te słowa są poruszające moje serce i pokazujące też to, że wspólnie razem tworzymy naprawdę niezwykłe, piękne dzieło i cieszę się bardzo, że to dzieło dotyka też wiele serc naszych braci, sióstr, naszych przyjaciół ze Słowacji i cieszymy się, że niektórzy też ze Słowacji, tak jak właśnie wy jesteście z nami, że przyjeżdżacie, że no jesteście też dla nas właśnie przyjaciółmi, ważnymi osobami. Ale też jeszcze powiem, że... A tu jeszcze Ania chce? Kochany Ojcze Danielu, uczestnicy tych kończących się rekolekcji, tego cudownego czasu spędzonego razem z Tobą, Panem Bogiem,
chcieliby przekazać na Twoje ręce ten skromny bukiet kwiatów, który jest wyrazem wdzięczności za to, co przeżywaliśmy razem z Tobą w tym miejscu. Darem naszym jest również 9 Eucharystii, które będą odprawione w Sokółce. Intencją tych Eucharystii jest, będą one odprawione w intencji ojca Daniela Galusa i wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa o wypełnienie woli Bożej przez gorejące serce Maryi. Dziękujemy Ci za ten piękny czas. W imieniu dzieła Margaretka, które rozpoczęła Maryja z Medjugorje, czyli przez jej ręce i serce składam, Ojcze, na Twoje ręce modlitwy Margaretek, czyli osób, które Cię kochają, które Tobie serce oddają. Za wszystko dziękujemy, a w sercach naszych modlitwę obiecujemy. Także dziękuję wszystkim za te piękne życzenia, słowa, upominki, szczególnie za dar Eucharystii, zamówionych za wspólnotę, za mnie, za modlitwę, za Margaretki. To wszystko razem ofiaruję Maryi, Matce Kapłanów, Matce i Królowej naszych serc. Są takie momenty jak teraz, piękne, jednocześnie z drugiej strony mnie trochę tak krępujące, zawstydzające, no bo dziękuję słudze nieużytecznemu. A tutaj to wszystko wiadomo, należy do chwały Boga, dla Boga, więc to trzeba, wiadomo, zawsze, tak mówię szczerze, to z serca, prosto Jemu przede wszystkim dziękować, Jemu być wdzięcznymi, bo Bóg nam błogosławi, Bóg jednoczy nas, posługując się między innymi mną,
ale ja bym chciał, to sobie wybrałby jeszcze kogoś lepszego na pewno, wiele, żeby lepiej mu służył. Także dziękuję z całego serca i teraz za ten wspólny czas będzie jeszcze modlitwa wstawiennicza, więc proszę teraz róbcie takie przejście. Ale ojcze Danielu, my pragniemy także za ciebie się pomodlić w językach. Prosimy, przyjmij tą modlitwę od nas. Dobrze. Ariale Sirifa la 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 la. Panie, dziękuję ci moim braciom i siostrom, którzy są przyjaciółmi Twojego serca i którzy są też moimi przyjaciółmi, za ich modlitwę, za ich obecność teraz, też również za tych, którzy łączą się z nami, modląc się. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Także proszę, zróbcie tu przejście do schodów, także nie tam do bramy, nie ma takiej potrzeby, ale tutaj do schodów, przez środek. Proszę, takie przejście szerokie, żeby było przynajmniej na 2 metry. I osoby omodlone, to proszę, żeby potem też właśnie odeszły gdzieś na bok, żeby zrobić przejście kolejnym osobom. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w łonie. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w łonie swe, kiedy nasz Pan stanie szarnym sadą nas przed Ojcem swym, przed Adonai. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, co dawno już objawił Bóg. Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz. Spotkamy się w nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas przed Ojcem swym, przed Adonai. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, co dawno już objawił Bóg. Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w łonie swe, kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz. Spotkamy się w nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w łonie swe, kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas przed Ojcem swym, przed Adonai. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, co dawno już objawił Bóg.
trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać dłonie swe, kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać dłonie swe, kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas przed Ojcem swym, przed Adonem.